tak de facto w takim stylu samorząd regionalny, samorząd lokalny. My też jesteśmy pośrednio beneficjentem jako samorząd regionalny tych środków. Otrzymaliśmy wsparcie w też kwocie ponad 20 milionów złotych, ale samorząd regionalny oczywiście tych zadań ma bardzo dużo. Potrzeb oczywiście też, ale bardzo się cieszymy, że taki mechanizm został stworzony. To są realne pieniądze, które strona rządowa ogłosiła. Bardzo dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, wszystkim służbom tutaj ze strony wojewody za wsparcie samorządu województwa śląskiego na szczeblu regionalnym, lokalnym, na szczeblu powiatów. Mnie to osobiście bardzo cieszy, ponieważ w tym pierwszym rozdaniu ponad 226 milionów złotych na szeroko pojęte drogi, wsparcie dla szkół, termomodernizację, przebudowy 130 milionów, kolejne 20 milionów na hale sportowe, mnóstwo większych bądź mniejszych inwestycji rozrzuconych po całym województwie na kwotę ponad 130 milionów złotych. Jest to konkretne wsparcie w tym trudnym czasie, gdzie wiadomo samorządy muszą się zderzać z tą rzeczywistością covidową, ale z drugiej strony są to konkretne, realne pieniądze, które wspomogą inwestycje i napędzą lokalne firmy, oczywiście przetargi. Trzeba tutaj wszystkie rozstrzygnąć, ale większość gmin posiada dokumentację projektową. Jestem przekonany, że te pieniążki bardzo szybko będą pracowały w regionie. Mnóstwo ważnych inwestycji w różnych częściach, od Częstochowy przez centrum aż pod Beskidzie, po subregion zachodni, ale co najważniejsze, wsparcie rządu dla samorządu lokalnego, konkretne sumy. Ja się bardzo cieszę, bardzo dziękuję panu premierowi Morawieckiemu i całemu rządowi za to wsparcie, posłom ze Śląska, którzy wspierali ten proces. Jak widać, jest on bardzo efektywny. Przyszły rok też się zapowiada, że pojawią się pojawić kolejne środki, ale myślę, że nie o tym dzisiaj mowa, ale na zakończenie roku takie wsparcie dla samorządów bardzo ważne. Wsparcie na punktowe zadania to są bardzo ważne środki w różnych obszarach. Jestem przekonany, że za 2-3 lata, a nawet i szybciej, będą dobrze przepracowane i te inwestycje będą oddawane. To wielka zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Raz jeszcze moje gorące podziękowania. Cieszymy się, bo te środki są ważne. My ten rok mamy bardzo trudny. De facto już patrzymy jego końcowi. Chcemy, żeby się zakończył, żeby patrzeć ten rok 2021 optymistycznie i to są dobre informacje dla Śląska, dobre informacje dla samorządu lokalnego, regionalnego. Tych potrzeb oczywiście zawsze jest dużo więcej niż zgłaszają samorządowcy, ale to są realne środki, które się pojawiły, zostały rozdysponowane i wspólne te działania i myślę, że to dzisiaj pokazujemy i region, i samorząd lokalny, tak jak powiedziałem, wiele punktowych inwestycji wspólnymi siłami. Takie zadania będziemy prowadzić, będziemy wspierać rozwój. Jest to bardzo potrzebne. Wiadomo, że drogi to jest DNA gospodarcze. Zawsze to jest odwieczny problem wszystkich samorządowców. My tych dróg mamy setki, jak nie tysiące kilometrów, ale też modernizujemy w różnych obszarach i też te wsparcie, które otrzymujemy, jest dla nas bardzo ważne, bardzo istotne. Za to bardzo panu premierowi i całemu rządowi dziękuję w imieniu swoim, wszystkich samorządowców województwa śląskiego.